Ja jestem od małego dziecka niepełnosprawna, zachorowałam na polio i wychowywałam się właściwie w takich ośrodkach dla dzieci niepełnosprawnych, a potem dla młodzieży. Bywałam w domu, ale to były wakacje. Wtedy zupełnie inaczej jakby leczono czy usprawniano. Tak? To były takie miejsca, gdzie sporo od nas wymagano. Musieliśmy pomagać sobie nawzajem. Pościelić łóżko, dbać o porządek w sali. To są może drobiazgi, ale to zmuszało nas do pewnej samodzielności i do sprawności. A poza tym wymagano od nas dzielności. Boli zacisnąć zęby, tak? Wtedy nie było takich środków przeciwbólowych. Jakby celem tego wychowywania i tej rehabilitacji i leczenia było usprawnić nas. Do tego, żebyśmy mogli też uprawiać sport. Mieliśmy olimpiady pomiędzy trzema ośrodkami. Tak? Ja brałam udział w biegu o kulach i pływaniu. Nasz dyro w Świebodzinie mówił, wy macie więcej, a nie mniej. I tym czymś więcej była niepełnosprawność. On mówił, wam dano, a nie odebrano. I w takim duchu byłam wychowywana, że jakby ta moja niepełnosprawność to jest też jakieś zobowiązanie. Że ona buduje we mnie jakąś siłę, która pozwoli mi dać coś innym, tak? I żeby też tak nas wychowywano, żebyśmy czuli, że jesteśmy potrzebni. I wie pani, ja to dzisiaj mówię w takich słowach, które być może nie padały, ale ta atmosfera powodowała, że my czuliśmy się jakoś zobowiązani. Potem na studia trafiłam do Torunia, duszpasterstwo akademickie, które z kolei budowało w nas taką dojrzałość intelektualną. Ojciec Wołoszyn był kimś, kto do tego przykładał ogromną wagę. To było duszpasterstwo bardzo znane. Jeździliśmy w góry latem po to, żeby czytać książki, rozważać msze gdzieś na polanie. Ja chodziłam po górach i to też dodawało mi siły, bo ja widziałam, że te granice, które nakreśla niepełnosprawność, że one są daleko, tak? Na turbacz potrafiłam wejść i miałam taką kondycję, że niektórzy koledzy byli zasapani. Gdzieś te granice oczywiście były, tak? Ale ja rzeczywiście czułam się tak, jakby tych granic nie było. I po leczeniu we Francji, które też było właściwie takim czymś ofiarowanym, bo potrzebowałam bardzo operacji kręgosłupa, które pozwoliłyby mi dalej być sprawną w tej mojej niepełnosprawności. I po prostu lekarz, który zobaczył moje dossier, zwrócił się do francuskiego Ministerstwa Zdrowia i dostał pieniądze na finansowanie mojego leczenia. Tam zetknęłam się z pomocą humanitarną, ale jeśli chodzi o właśnie tą siłę, to wie pan, ja ją otrzymywałam od różnych ludzi, których też napotykałam na swojej drodze. Siły dodają też te owoce. Owoce tej pracy, to co zrobiliśmy dla innych, tam gdzie zmieniliśmy sytuację na lepsze. No, to jest proste.